godzin chwały jest baranek, święty, święty jest Bóg. Pod Twoje stopy jak kadzidło niech się wzniesie. Wszystkim na mnie jest i Ciebie.
Jezus usiadł i z łodzi nauczał tłumem. Gdy skończył, zwrócił się do Szymona: wypłyń na głębie, zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Gdy to zrobili, złowili tak wiele ryb, że rwały się im sieci. Wtedy dali znak wspólnikom w drugiej łodzi, aby przybyli im na pomoc. Podpłynęli więc i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Zdumienie bowiem ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu dokonanego połowu ryb. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus powiedział do Szymona: nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Panie Jezu Chryste, my chcemy dzisiaj zawierzyć Tobie wszystko, co mamy. Zawierzyć w ten sposób, abyśmy nie musieli się o to troszczyć. O pracę, o zdrowie, o siłę. Panie Jezu, oddajemy Tobie dzisiaj nas cały. Nasze siły, nasze emocje, nasze zdrowie, nasze rodziny. Oddajemy, Panie Jezu, Tobie nasze problemy, to wszystko, co jest trudem w naszych życiach. Chcemy dzisiaj, Panie Jezu, opowiedzieć Tobie to wszystko, z czym sobie w życiu nie radzimy. Tak jak Piotr, Panie Jezu, chcemy doświadczyć cudu przemiany, cudu połowu. Ty, Panie Jezu, wiesz wszystko o nas. Ty wiesz, z czym się dzisiaj zmagamy. Ty wiesz, co nosimy w naszych sercach, jaki problem, jaką trudność. Ty wiesz, Panie Jezu, co nie daje nam spać po nocach. Ty znasz wszystkie nasze zmartwienia. My, Panie Jezu, chcemy dzisiaj opowiedzieć je Tobie, po to, abyś Ty sam nimi się zajął. Tak jak i tym problemem Piotra, który nie mógł złowić ryb. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wszystko możesz. Ty jesteś wielki, wspaniały, cudowny, potężny. A my, Panie Jezu, odwdzięczymy się Tobie tym, że będziemy świadczyć, jak jesteś wielki, wspaniały, cudowny, jak bardzo kochasz, jak potężnego i dobrego Boga mamy. Tobie chwała, Jezu, za wszystko, co czynisz w naszym życiu.